Hejka ptaszynki, z tej strony Pia, tu jest płacząca Diana. Witam was w serii z hodowli piesków, a zaczynamy dzień, jak zwykle zresztą, od totalnego sprzątania, ponieważ zobaczcie, jak te psy brudzą. Akurat dzwoni do nas Lukas i chce przyjść tutaj, więc zgodzimy się na to. Kto wie, może nam pomoże trochę posprzątać. Uwielbiam logikę Simów, kiedy mokre kałuże odkurzacie odkurzaczem, nie? Jest Lukas i mamy opcję przyjaźń po grób. Ej, ja muszę to zrobić, to będzie całkiem fajne. Diana i Lukas stali się najlepszymi przyjaciółmi. O, jak słodko, właśnie o to mi chodziło. Jest środek tygodnia, ponieważ mamy w Simsach środę i ja nie chcę akurat dzisiaj iść z Lukasem na randkę. Wolałabym na przykład jutrzejszy dzień, zwłaszcza, że jest mega późno. I zobaczcie, jaki mamy tutaj syf na zewnątrz, masakryczny, więc skupimy się teraz po prostu na sprzątaniu. Plus mamy tutaj jakąś kurę, która jednak żyje i słuchajcie, my już zarabiamy z naszych piesków, więc ja nie chcę żadnych kurczaków. Nie wiem, czy kiedykolwiek kurnik wróci do naszej rozgrywki, bo jednak to jest hodowla psów, a nie kurczaków i myślałam, że to będzie dobry pomysł, może kiedyś do tego wrócimy. A w poprzednim filmie prosiłam was, żebyście wybrali jednego pieska, który trafił do domu Lukasa i tak się złożyło, że nie wybraliście żadnego, to znaczy zdanie było podzielone. A więc ja wpadłam na genialny pomysł. Skoro mogę klikać na zwierzęta, to zobaczmy, z którym naszym psem Lukas ma najlepsze kontakty. I jak widzicie, Seba odpada, Mgiełka niebo jest suczką, Miła niebo jest suczką, Domcia też nie, Leoni też nie, Mietek. Zobaczmy. W ogóle Mietek nawet nie zna go, więc może poczekamy. Majer ma z nim całkiem spoko kontakty. Mary jest suczką i Moody. Czyli Major bądź Moody, ja chyba bym wybrała właśnie Moody'ego, bo to jest taki nasz najnowszy pies, jeszcze Diana nie jest do niego aż tak przywiązana. I mam tu panel do przeprowadzki i po prostu znajdę zaraz Lukasa bądź jego familię i przeprowadzimy sobie właśnie Moody'ego. Tym sposobem mamy 5 suczek i 3 pieski. Nie wiem, o co chodzi, ale mam wrażenie, że niektóre nasze psy się cofają w rozwoju, ponieważ Seba już dawno temu nauczył się, że może korzystać z toalety na zewnątrz, a mimo wszystko ma jakieś takie zagrania, że czasami nie wie, jak wyjść z domu i prosi nas, żebyśmy go wypuścili. No nie mam pojęcia. No i tutaj Mary konkret do mycia. Jest cała brudna, więc ją teraz wykąpiemy. Kurczę, znowu pada i pełno psów nam wchodzi do środka, w tym jakieś przybłędy. Trzecia w nocy, dopiero Diana położyła się spać i już ktoś się obudził. Wygłoś kazanie o budzeniu. Znowu to samo, obudziła nas po 3 godzinach. Jeszcze raz, trudno jest mi zadbać w ogóle o nią fizycznie, teraz ona chce skorzystać z toalety. O, super, oduczyła się budzenia Simów, to znaczy, że dobra z nas opiekunka do psów, dobra właścicielka. Tutaj oni śpią w kałuży, tutaj super, wolą spać jednak w domu, jak możecie zobaczyć. Dwa na jednym łóżeczku, co jest akurat mega słodkie. No i Mgiełka, coś jest znowu jest, coś jest znowu z nią nie tak. Kolejny pies jest tutaj w potrzebie i potrzebuje pomocy weterynarza, ale my musimy iść do szkoły, więc taka trochę lipa. I zabierzemy się do kliniki, kupię pełno... Ej, nie mogę tam jechać, nie mamy pieniędzy! Dopiero teraz się obudziłam, że zabrakło nam hajsu, musimy jak najszybciej zrobić szczeniaki, bo już nie mogę zarabiać z innych rzeczy. O, cholerka! Dobra, kochanie, tutaj robię różne shipy, różne związki pomiędzy pieskami naszymi i trzeba będzie później to jakoś bardziej ogarnąć. O nie, uciekła mi do szkoły, nie zdążyłam jej zatrzymać. Dobra, niech już się uczy pilnie. Może ją wcześniej zwolnię, zobaczymy, jak tam sprawa z psami będzie wyglądać. Kurzają mnie te bezdomne psy, bo przyłażą do nas do domu, po prostu, wiecie, smrodzą, boją się kominka, boją się ekspresu do kawy, chodzą do domu i chce im się skorzystać z toalety i nie potrafią jakby wyjść na dwór i tego zrobić i po prostu musimy zrobić osobne pomieszczenie, taką jakby pseudobudę, taką budę jak ta, powiedzmy, która będzie dla tych bezdomnych psów, czyli ten osobny budynek na ten azyl, powiedzmy. Niech one nam nie wchodzą do domu, niech do domu wchodzą tylko nasze psy. Lukas do nas dzwoni i zaprasza do siebie, ale my naprawdę nie mamy na to czasu i zobaczcie, co się dzieje, ktoś tutaj się zbełtał, ktoś inny jest chory.
ta musi nagle do toalety i ona też przecież potrafi korzystać z toalety sama, a widzicie, jakoś się cofa w rozwoju i czasami chce, żebyśmy sami ją prosili, aby wyszła. Więc to jest dosyć kłopotliwe na ten moment, nie? Myślałam, że te pieski będą bardziej samodzielne, ale i tak jest lepiej niż kiedyś. Aha, ten się jednak nie poddaje. My powiedzieliśmy, że nie, nie przyjdziemy do niego, nie mamy czasu. A on do nas przyszedł. A czemu on miał tak jakby nad głową naszą skrzynkę pocztową? O co chodzi? Ta, jeszcze jedną kupę! Fuuuuj! Ej, ale teraz będzie dom cię opieprz. Nie dość, że jesz kupę, jeszcze skaczesz po blatach. Koniec tego pobłażania. Lukas ją łapie za ręce na myśli o kiblu. Lukas, ej, sorry, nie, ale to w ogóle my nie mamy teraz głowy do randek. Ej, zobaczyłam przepięknego pieska, ma na imię Baron i jest super. Ma odstające, super odstające uszy. Wyobrażacie sobie te szczeniaczki z nim? Postaram się go właśnie zaadoptować, bo jest przybłędą. Ty na pewno chcesz adoptować tego zwierzęka? Oczywiście, że tak, chcemy go adoptować. Tak, niech ma na imię Baron, nazwisko pies Diany, jak zwykle. Jak słodziutko, jak słodziutko. Przyjedam w drodze w końcu. Gratulacje, Leoni spodziewa się potomstwa. Diana, wstawaj, nie wiem jak tam z twoją energią, zobaczmy jak się czujesz. Nawet się wyspałaś trochę. Chodź tutaj i teraz tak, Leoni, będziesz miała specjalne tutaj względy razem z Mietkiem. Co tutaj wlazł? Boże, Mary tutaj zdążyła wleźć. Poczekajcie, jeszcze muszę ją zawołać, gdzie ona jest? Mary, wypadź stąd, to jest strefa zamknięta, ty nie jesteś teraz w ciąży, więc nie możesz tutaj być. Idź mi stąd. Dobra, gituwa. Zablokuj drzwi dla wszystkich, z wyjątkiem Diany. Zablokuj drzwi dla wszystkie zwierzaki. Okej, okay, powinny teraz być zamknięte w naszej super przyjaznej przestrzeni. Zaczął się poród? Mary zaraz pęknie? Mary była... O nie! Ale mam teraz wyrzuty sumienia! Ja nie wiedziałam, że Mary jednak jest... ja zapomniałam! Czy w ogóle... Ja nawet nie wiem, czy ja o tym wiedziałam, czy ja zapomniałam. Mary właśnie rodzi, a ja głupia wygoniłam ją z tego terenu dla... Ona wiedziała lepiej niż ja! O nie, Mary, tak mi przykro. Nawet ją szczotkujemy, żeby było wszystko w porządku. Już tutaj jej wpuszczać nie będę, bo ona zaraz będzie się szczeniła. O tak, w końcu przestało padać! Ja już po prostu nie mogę wytrzymać z tym deszczem. Teraz jak Diana powyciera te kałuże, to raczej będziemy mieli przez dłuższy czas spokój. Gratulacje do samiczka! Dobra, musimy teraz nazwać samiczkę. Standardowo jestem pod moim ostatnim filmem z serii Diany i piesków. I Melania wpadła mi w oko. Okej, okay, to samiec. Magdalena zarzuciła fajnym imieniem Herbatnik, bardzo mi się podoba. Ale się cieszę, ej, pojawiły się. O, jakie słodziaki. O, jakie słodziaki malutkie. Jakie słodziaki. Zobaczcie na nie. Wiecie co? Jest godzina 15. Ja zostawiam wszystkie psy w domu, dadzą sobie radę, niczego im nie brakuje. Tutaj w ogóle ten wybieg idealnie prosperuje. I po prostu idziemy na randkę z Lukasem. Diana zaprosiła Lukasa na randkę do takiego baru. Stwierdziłam, że nie ma co lecieć na Sulani, tam jest dużo ludzi. Tak po prostu będzie lepiej. I ja zrobię wszystko w mojej mocy, aby ta randka była udana. Mamy cele takie: usiądź i porozmawiaj. Wykonaj interakcję i pocałuj. Idziemy usiąść do stolika. No kochani, zaznaczyłam pierwszy pocałunek i właśnie chyba to się będzie działo. Ja się bardzo tym ekscytuję. Ej, Lukas jakiś szczęśliwy. Myślałam, że to on ją pocałuje jako pierwszy, ale no przejęliśmy inicjatywę, nie? Patrzcie na jego minę. A tu mina Diany. Diana w ogóle jest taka super laska. Jakie to romantyczne, pocałowali się w końcu. W końcu, kochani, taka długa historia miłosna. Wymasuj swoją sympatię. Kurczę, kto robi takie rzeczy na randce w miejscu publicznym? Poprosz o zostanie chłopakiem. No halo, jak się całowaliśmy, to wypadałoby, żeby było coś więcej między nami, prawda? Także Diana, poproś go, żebyś... O, jest, zostaliście razem, bardzo się cieszę. Zróbmy sobie z nim zdjęcie na pamiątkę tego wieczoru. To zdjęcie będzie dosyć takie rozpoznawalne u nas, dlatego, że właśnie Diana będzie w takiej fajnej, odświetnej kreacji. Lukas się jakoś specjalnie nie wystroił, ale ja myślę, że on się może nawet nie spodziewał, nie? Jak ona go tak trzymała
tyle czasu na dystans, a ona była taka niedostępna, nie? To mógł się chłopak nie spodziewać w sumie. Mamy już złoty medal na randce, więc jakby nie było, to możemy wracać do domu, nie? Randka została udana. O, wróciliśmy do siebie, jaka piękna pogoda. Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników, czyli naszej rodziny. Niech przybłędy nie wchodzą nam tu do domu, tylko niech sobie idą do naszej budy, która jest tutaj. Tu nie jest wejście zablokowane. Tutaj mogą sobie wchodzić do woli i mają tu jedzenie. O kurde, jedzenie nam się skończyło. Szybko musimy napełnić miski. To jest mimo wszystko bardzo ważne, żeby było. Dobrze, że zauważyłam. O właśnie, jakiś sobie obcy pies przeszedł tędy, bo tu nie jest nasz. A jak się czuje przyszła mamusia? Pobawmy się z nią właśnie. Zaczął się poród. Leonie rodzi. Akurat teraz, kiedy Diana do niej przyszła, to ona zaczęła rodzić. Przeznaczenie. Jest! Mamy to! To samiec! Okej, samiec! Wchodzę na odcineczek. O nie, wiesz, jakie imię dla psa? Turniej TV, dzięki za imię. Bo Brejanek to moim zdaniem idealne imię dla pieska. Tylko jednego, ale dobra, to i tak jest dobrze. O, jest ciemniejszy niż mama, jak fajnie wygląda. O, jak teraz ona wyje, taka zadowolona, jak super, idziemy przytulić Brajanka. Fuj, kurde, ale ojca to masz niewydarzonego. O, Mietek nauczył się, oduczył się jedzenia kupy. I przy okazji zaliczyliśmy sobie etap, także jestem zadowolona. Cześć, kochany Brajanku, witamy cię w naszej rodzince. Uhu, ojej, jak się tutaj całują. Czwarta rano, a my idziemy dopiero spać, nie? I to jest tak jakby dzień jak co dzień przy tylu psach, a jeszcze to nie jest koniec, nie? Jeszcze chcemy więcej. Kurczę, no Diana znowu będzie przeżywała, ale co robić, no? Musimy pozbyć się naszej dwójki piesków, które się urodziły wczoraj, więc dzwonię po usługi i sprzedamy sobie zwierzaka. No zacznijmy od Melanii, bo ona jako pierwsza się urodziła, tak, chcemy ją sprzedać. Ile dostaliśmy? 650 simoleonów. Dużo. Został transporter, koleś go zostawił, nie zabrał go, mam nadzieję, że on tu nie zostanie na wieki wieków, amen. A my dzwonimy po kolejne usługi, żeby sobie sprzedać teraz herbatnika. No bo Brajanek ma jeszcze dzień u nas w domu, nie? Żeby go od razu nie oddawać. Okej, okay. Teraz dostaliśmy 600, kurczę, to jest kupa kasy. Wszystko wydamy na leki dla zwierząt, no ale... No tak to bywa w takiej hodowli, nie? Święta w drodze, Leonie, znowu? Serio, ej, naprawdę tak szybko, dziewczyno? Gdzie ty jesteś? Aha, dobra, ja widzę nawet z kim, z Baronem. Akurat jej nie kazałam, bo dla mnie to jest za szybko. Ona powinna poczekać z kilka dni, no ale okej. Okay. Skoro wyszło samo z siebie, jest to jakaś tam miłość, to dobra nasza. Jesteśmy w naszej zaprzyjaźnionej klinice. Diana oczywiście zmęczona na maksa. Mamy tutaj Majora, który też jest chory. Babcia Mróz! Co on tutaj robi? Właściciel zwierzaka! Z jakim zwierzakiem ty tutaj jesteś? Bo jestem aż ciekawa. Rozia! O matko! Ej, wiedzieliście o tym, że babcia Mróz ma takiego zwierzaka? I ona jest naprawdę cała na niebiesko? Nie, to jest chyba jakaś choroba po prostu. Ty, on chyba z nią był na biegunie. Leczenie podstawowe lub kosztowne. Bierzemy podstawowe. To, że będą bardziej przykre metody, chodzi o to, że piesek będzie miał właśnie ten taki kołnierz, nie? I my możemy go zdjąć osobiście po jakimś czasie, więc wybieram tą opcję. No bo czemu mamy stracić tyle hajsiwa, jak to tylko kołnierz? Ej, zobaczcie, jak mu wkłada palce w ogóle do buzi, nie? Dzisiaj byłam z Lupi u weterynarza. Boże, jaki to jest w ogóle śmieszny przypadek. Ona jest taka odważna, waleczna, nie? Tam dzisiaj rano przyszedł kurier, czy ona tam fikołki pod bramą robiła i tak dalej. Co to nie ona? Wchodzę z nią do weterynarza. Lupi, taka przestraszona nagle, nie? Biedna, chowa się za mną. Ej, kochani, ta maszyna się popsuła, bo nie możemy kupić tego przy smaku. Jak wybieram na przykład, nie wiem, 7, to ona po prostu nie kupuje. Dobra, ja mam pewien pomysł. Zastanawiam się, czy po prostu nie kupić automatu do nas do domu. Okej, to znowu romanse nam się dzieją poza kontrolą. Jezu, ja już tu prawie zawału dostałam. Ja myślałam, że co jest w domu, czemu ona nie rodzi? O co chodzi? A to jest przecież ten komunikat, że ona dopiero jest w ciąży, że dopiero będą te szczeniaki. A ja tutaj już po prostu odchodziłam od zmysłów. Nie wierzę w to, niewiarygodne po prostu. To najwyższy czas, aby skończyć ten odcinek.
odcinek. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli podobało Wam się, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i pamiętajcie, że psy Diany zawsze w środę o 16, także widzimy się o 16 za tydzień w środę właśnie. Subujcie mnie, aby być na bieżąco z wszystkimi filmami i tak malutko nam brakuje do 80 tysięcy subskrypcji, a wtedy będzie 24 godziny streamu Simsów i nie tylko, także zostawcie subka i życzę Wam miłej środy, miłego tygodnia. Hejka!